Julia Wieniawa chwali się luksusowymi wakacjami i pośladkami. Julia Wieniawa, 22 litry, postanowiła odpocząć i wyjechać na zasłużony urlop. Celebrytka pochwaliła się w sieci serią nagrań, na jednym ujęciu widzimy nie tylko luksusowy hotel. W którym dziewczyna będzie spędzać czas, ale również aktorkę wypinającą do obiektywu pośladki. Jej figura robi na Was wrażenie? Julia Wieniawa już od dziecięcych lat próbowała swoich sił w show biznesie. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w serialu Rodzinka.pl. Wieniawa zagrała dziewczynę Adama Zdrójkowskiego. Praca na planie popularnej produkcji otworzył przed coraz sławniejszą Julką wiele drzwi. Dwudziestodwulatka na aktorstwie nie poprzestała i założyła firmę z kosmetykami oraz odzieżą do jogi. Swoich sił próbowała również w muzyce i wydała kilka singli, posłuchaj. O Julce głośno było również za sprawa medialnych związków. Celebrytka spotykała się z Antkiem Królikowskim, Baronem, a obecnie zakochana jest w Nikodemie Rozbickim. Gwiazdka z powodzeniem rozwija swoje konta w social media i jest jedną z lepiej opłacalnych celebrytek i influencerek w Polsce. Pracowitość dziewczyny nie idzie na marne. Gdyż dzięki zarobionym pieniądzom może swobodnie podróżować i zwiedzać ciekawe zakątki świata. Ostatnio w sieci zamieściła filmik z kolejnej wycieczki. Fani zwrócili uwagę na pośladki Julii, które chętnie je pokazywała do obiektywu. Julia Wieniawa chwali się luksusowymi wakacjami i pośladkami. Julia Wieniawa postawiła na odpoczynek i wyleciała na Malediwy. Nagraniami ze swojej podróży pochwaliła się w sieci. Na ujęciach widzimy, jak 22-latka pakuje walizkę, zasiada w samolocie, raczy się szampanem nad basenem i wypina pośladki do kamery. Kropka. Pod publikacją pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość fanów była zachwycona widokiem pupy Julki, ale duża część osób z przekąsem podsumowało jej wylot z kraju. Jaka ty jesteś zgrabna? Zachwycała się fanka. Ale cudnie udanych wakacji. Wtórowała jej kolejna. No i poleciała w listopadzie, bo najtaniej.
zwrócił uwagę czujny obserwator. A Wam podoba się nagranie?